Minęło kilka tygodni, od kiedy afrykański młot spowodował u mnie wstrząs mózgu. Brałem paracetamol jak pojebany, ale kiedy zauważyłem, że paczka dziennie nic nie daje, uznałem, że to nie ma sensu. Pomimo tego, że i żona, i nadal sugerowali mi, że to już jest przesada, że chcę podbić od razu cały świat, i dostałem już w pierdol, który powinien przemówić mi do rozsądku, nadal nie mogłem przestać. Chciałem więcej, więcej. Teraz, natychmiast! Siedząc pewnego wieczora w moim apartamencie usłyszałem dzwonek. Podchodzę do drzwi, patrzę przez Judasza, a tam widzę tylko tackę z futomaki. Myślę, o chuj chodzi. Otwieram, a tam nadal. Siemka, co ty tu robisz? Przyszedłem z prezentem, a teraz wpuść mnie do środka, bo chcę ci coś zasugerować. Wpuściłem go. Po posiłku postawiłem karton, kustoszy, jabłko na stole i zaczęliśmy pić. Jak się czujesz? Średnio już myślę, jakie tereny moglibyśmy podbić. Stary, przestań pierdolić o tych podbojach. Gdzie jest ten kwidzio, który ledwo co wstrząsnął krajem, bo zabrakło kustoszy w biedronce? To są dawne dzieje. Nie zrozumiesz, że posiadając technologię, która może pomóc zdobyć cały świat, uczynić go poddanym nam, nie można zmarnować jej potencjału? Chcesz podbić cały świat. Zapomniałeś już, że. Nie zapomniałem, myślę o tym. I znowu, nie przerywam, daj mi dokończyć. Ty mi powiedz, co chcesz mi zasugerować. Nareszcie. Pakuj się. Musisz się zrelaksować. Lecimy na wycieczkę do Brazylii. A bierzemy armia Nie! Wycieczka, Matole! Żadnego wojska! Nawet nie umiesz się bawić. Po kilku godzinach dolecieliśmy do Brazylii. No i powiem szczerze, że jak jeździliśmy sajczęto ziemby po kraju, to tylu faweli to jeszcze nie widziałem. A w tych fawelach burdel, jeden na drugim. Gdyby jeszcze kobiety lekkich obyczajów dbały o siebie, to jeszcze okej, okay, ale po prostu serce mi się kraje, jak muszę takie coś oglądać. I w głowie narodził mi się pomysł. Ale o tym potem. Następny przystanek lasy równikowe. A raczej ich brak. Serio, wyobraź sobie Nowa w Rytlu w 2017. A teraz powiększy obszar do Delty Amazonki. Fajnie, co nie? Drzewa albo połamane, albo wycięte. Mimo rozwoju technologii, elektronicznych książek, audiobooków, YouTube'a, wielu ciekawych historii czytanych przez pastolektora, wielu innych kanałów, w których zagraniczne ziomki tłumaczą jego twórczość, to zawsze znajdzie się jakaś pizda, która potrzebuje książki. Papieru! Papieru. Papieru. pap, pa, pa, pa. Pomimo upływu tak długiego czasu, zapotrzebowanie na papier wzrosło. Z tego smutku zaproponowałem Nadolowi, aby skoczyć na hierbamatę. Powiedział, że nie pił nigdy, to powiedziałem, że czas najwyższy, i natychmiast udaliśmy się do Paragwaju, a konkretnie do stolicy tego państwa, Asuncjon. Kiedy chodziliśmy ulicami miasta, ludzie patrzyli się na nas nad wyraz dziwnie. Wszedłem do lokalu z yerbą, powiedziałem kulturalnie buenos dias i poprosiłem o yerba mate. Kasir przerażony wybiegł na zaplecze. Zastanawiałem się, o chuj tutaj chodzi. Ludzie nas przyjmują nad wyraz obco. Wyszedłem na plac, poczuł jakiś typo na szturcha. Odwracamy się. I nagle jebkutasy nas ogłuszyły. Obudziło mnie chrapanie na dola. Rozejrzałem się. Siedzieliśmy na środku jakiejś hali produkcyjnej. Na dol, kurwa, wstawaj, chrapiesz! Ja? Hej, mordo, my kurwa, jesteśmy. Nie wiem, momencik, czy ja czuję jerbę? Nie myliłem się. Po chwili trójka ludzi weszła do środka i zamknęła za sobą drzwi bardzo powoli. Właściwie nie mam pojęcia, czemu opisuję zamykanie drzwi, w końcu chuj do kogo obchodzi, usłyszałem skrzeczący głos. Od diabła kręcisz się po moich terenach. Zależy, kto pyta. Tajemnicza osoba zdjęła maskę. Byłem w szoku. Przede mną stał sam Wojciech Cejrowski. We własnej osobie. Po tylu latach myślałem, że już dawno będzie gry piach. Ha, ha, ha. Myślałeś, że mnie już tutaj nie będzie? Jerba dała mi moc asteckich bóstw. Zaraz, zaraz. Wojciech tylko przewracał oczami. Przecież sam mówiłeś, że ty sprzedajesz ludziom trawę, a nie yerbę. To się zgadza. Trawę sprzedaję tym biedakom z Europy, a ja piję oryginalną yerba mate. Dzięki temu mogę rządzić moim latynoskim imperium przez wieczność. Czyli chcesz mi powiedzieć, że cały ten czas piłem gówno, a nie hierbę. No tak, to się zgadza. Sojrowski, co? Odezwał się Nadol. Ty kurwiu! Jeszcze za to zapłacisz. Cejrondo odwrócił się plecami do mnie i westchnął Lepiej umiej nogi, bo strasznie jebią. Patrzę na moje stopy, a tu niespodzianka. Zajebał mi buty. Kumacie, zajebał moje ukochane kappy z CCC za 109 kustoszy jabłkowych polskich. Zacząłem się szarpać, ale usłyszałem tylko, że nie ma co się szarpać, bo i tak nie mamy stąd rady wyjść. Kiedy wyszli, zacząłem krzyczeć NIE MA KUSTOSZA! NIE MA KUSTOSZA! Po czym nagle z kieszeni mojej kurtki wyszła krótkofalówka na czterech nogach. Kwidzio, skąd ty to masz? Myślisz, że bez niczego bym poleciał do obcej krainy? Daj spokój. Jabłko jeden, jabłko jeden, odbiór. Kot czerwony, powtarzam, kot czerwony, przechwyćcie lokali... I jem, dostałem w łeb. Obudziłem się z Nadolem w środku mojego apartamentu. Budziła mnie moja żona. Kochanie, kochanie. Co się stało? Gdzie ja jestem? I czemu mam zużytą yerbę na twarzy? Wróciłam z oddziału i zastałam was już w takim stanie. Ale to nie jest najgorsze. Ukradziono mój pierścionek zaręczynowy za trzydzieści tysięcy. Poza tym przyjrzyj się reszcie. Rozejrzałem się po pokoju. Wszystko porozwalane i upaćkane od yerbowej papki. I matero z inicjałami. W kurwace! Wiedziałem wtedy doskonale, kto za tym stoi. To było już pewne. Ameryka Południowa będzie kolejnym lądem pod flagą kustosza. Nadal próbował mnie powstrzymywać, ale tym razem to była kwestia honoru, szczególnie że zniszczyli mi apartament i ukradli jedno z najważniejszych przedmiotów dla mnie i mojej kremówki. Tu nadal szykować wojska, stan najwyższej gotowości liczba żołnierzy dwukrotnie większa niż zwykle, będziemy stacjonować w Kolumbii. Miesiąc później. Dostałem informację, że propaganda na terenie Argentyny, Chile oraz Urugwaju się udała i prezydenci krajów oznajmili, że w razie wycofywania się ronda na południe kraju zatrzymają go. Pozostała nam ekspansja reszty kontynentu. A nie było wcale ciężko, bo jak już wspominałem wcześniej, lasów równikowych prawie nie było, a bieda piszczała tam niemiłosiernie. Mogę się otwarcie przyznać, że trochę przesadziłem, każąc spalać za sobą wszystkie wioski, które napotkamy, nie biorąc żadnych jeńców. Było parę grubych akcji. Na przykład, jak spaliliśmy jedną wioskę w Kolumbii, to mieliśmy niepohamowaną euforię przez jakąś godzinę. Potem się okazało, że rozjebaliśmy jeden z największych karteli narkotykowych w Ameryce Południowej. Pablo Escobar się pewnie teraz w grobie przewraca. Albo straszną bekę miałem, kiedy też siedząc w helikopterze oglądaliśmy mecz Meneli z urzędnikami Rio de Janeiro na Marakanie z lotu ptaka. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że podrzuciłem im piłkę z bombą w środku i powiedziałem im, że mecz toczy się o złotą bramkę. Czas nieograniczony i strona stadionu, po której padnie bramka, zawali się, i nie będą mieli czasu, aby uciec. Ludzie mieliście to oglądać razem ze mną. Kilkanaście godzin dotankowywania helikopterów, walczyli jak lwy. Nie, nie było sędziego. Moglibyście uwierzyć, jak uzdolnieni mogą być przeciętni ludzie z Brazylii? Niejeden piłkarz światowej klasy mógłby się uczyć sztuczek i zakomitych zagrań od Menelinio, który grał na szpicy drużyny FC Giulini z numerem 9 na koszulce obsranej głównym. Ostatecznie skończyło się tak, że jeden z Meneli się zamachnął i zeszła mu piłka. Bramkarz drużyny przeciwnej nie mógł obronić tego finezyjnego strzału. Takiej podkręconej piłki sam Roberto Carlos może pozazdrościć. Wracając do głównego wątku, po dwóch tygodniach powróciliśmy do Asuncjon, gdzie w pałacu prezydenckim otoczonym przez kustoszowe wojska siedział zabarykadowany Cejrowski. Wyciągnąłem megafon i mówiłem: Wiem, że tam jesteś, Wojtek. To twój koniec. Wyłaś albo pożegnaj się z życiem. Ameryka Południowa jest w naszych rękach. Przed drzwi wyszedł Cejrondo we własnej osobie i krzyknął: Nigdy mnie nie dorwiecie! Po czym schował się do środka. Natychmiast rozkazałem żołnierzom szturmować pałac i ruszyłem razem z nimi. Schowałem się za pobliskim jeepem i obserwowałem przebieg walki. Nagle kilka żołnierzy zaczęło jeden po drugim padać na ziemię i krzyczeć: „A, Nic nie widzę, nic nie widzę! Sytuacja zaczęła się robić coraz gorsza. Zaciągnąłem jednego z żołnierzy do siebie i przyjrzałem mu się. Nasi ludzie dostawali w głowę ceramicznymi tykwami, które po pęknięciu rozlatywały się na większe kawałki. Po zapachu poczułem, że w środku jest yerba mate z kwaskiem cytrynowym, która zalepiała twarz i czyniła żołnierzy ślepymi. Niepokoiło mnie coraz bardziej to, że amunicja im się nie kończyła. Na szczęście część wojska przedarła się do budynku i zatrzymała obrońców na dachu, dzięki czemu mogliśmy wtargnąć do środka. Przed wejściem krzyknąłem, aby zarekwirowali amunicję w celach naukowych. Gdzieś głęboko w piwnicy był bardzo długi, nieoświetlony korytarz Prowadzący do niepomalowanych drzwi Były zamknięte Nadol podał mi puszkę kustosza Powiedział mi, że to pomoże Wypiłem więc trochę i wziąłem rozbieg Po czym wyrwałem drzwi z zawiasów Wbiegliśmy do gabinetu, w którym był sprawca całego zamieszania W moich butach i z pierścionkiem Panowie, po co te nerwy? Może się dogadamy? Zamknij się, oddawaj buty i pierścionek złodzieju. Natychmiastowo mi je podrzucił, po czym powiedział: Jesteśmy kwita. Skończmy ten cyrk. O nie, ty cholerny złodzieju, najpierw mnie ogłuszasz dwa razy, po czym rozpierdalasz mi apartament i kradniesz najważniejsze rzeczy dla mnie i dla mojej żony. A ty mówisz, że jesteśmy kwita? Powinienem cię zatłóc na miejscu. Hola, hola. Po co zabijać? Nie dał sobie dokończyć zdania, gdy otworzył się portal do nieznanego świata, do którego szybko wskoczył i portal momentalnie się zamknął. No cóż, Ameryka Południowa została zdobyta. Kolejne ziemie są nasze. Niedługo będę obmyślał prany kontrataku na Afrykę, ponieważ bardzo by mi zależało na podbiciu tego lądu. Ale w chwili obecnej mamy przegrupowanie w Buenos Aires i zmierzamy w stronę Antarktydy. A po co zapytacie? A powiem wam. Że opowiem wam o tym następnym razem, ponieważ jestem bardzo zmęczony Około godziny później w helikopterze przyglądałem się ceramicznemu naczyniu z yerbą Którą rzucali nam w twarz przeciwnicy Obejrzałem ją dokładnie i aż za nie mówiłem Na każdej tykwie był napisany drugowanymi literami tekst Ceramika Bolesławiec Zięba, ty skisły grzybie, jak ja cię nienawidzę! Siema, jeśli spodobał Wam się ten epizod kustosza, to zapewne wiecie, do kogo należy się skierować. A jeśli nie wiecie, to zapraszam na kanał Pastora, który jest autorem tej pasty i również czyta pasty. Więc jeśli wchodzicie do niego na kanał, to macie jeszcze więcej kontentu. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.